Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny niesamowity odcinek z Forza Horizon 4, ale będziemy rozmawiać o Forza Horizon 5. Jestem podekscytowany, bo właśnie oglądałem ostatni epizod, najnowszy epizod Let's Go, gdzie dowiedzieliśmy się naprawdę masy nowych rzeczy na temat nowej Forzy. Pojawiło się też wiele kluczowych takich odpowiedzi na pytania, które żeśmy sobie zadawali przez ostatnie miesiące na temat Forzy 5. Skrócę wam godzinny materiał Let's Go, który pojawił się na kanale Forza i opowiem wam takie najważniejsze elementy, które moim zdaniem są takie, myślę, że najbardziej istotne dla nas, fanów Forzy. I takie może dwie uwagi co do tego epizodu Let's Go. Wydawał mi się bardzo sztywny. Ziomek, który był prowadzącym, wyglądał na bardzo zdenerwowanego, jakby nie chciał, żeby coś za dużo było powiedziane podczas tego epizodu, albo i moim zdaniem trochę źle to wypadło właśnie przez to. No i jeszcze kwestia tej babiczki, ona, wiesz, to na pewno jest jakaś miła osoba, jakaś fajna osoba i ja nic do niej nie mam, no nie? Tylko że ona po prostu tam trochę nie pasuje. To jest jednak gra wyścigowa, będzie głównie skupiać się wokół chłopaków, no nie? I ona chyba jest taką tam community managerem, czyli zajmuje się właśnie taką komunikacją z społecznością, ale tak za często się śmieje, zadaje takie uwagi dziwne, wiesz. Natomiast pojawił się kolejny ziomek, znaczy dwóch ziomeczków nowych się pojawiło. Jeden ziomeczek to był taki, który typowo mówił o rozwoju kariery, rozwoju tego, jak gracz będzie przechodził grę. Pojawił się też drugi ziomeczek z kierownicą od Trustmastera, który mówił typowo o rozwoju, czy totalnej zmianie, przeprojektowaniu force feedbacku i systemu prowadzenia samochodu, może handlingu, ale do tego sobie zaraz przejdziemy. Także po kolei, teraz ta kariera w piątce będzie jakby takim jednym zbitym elementem. Zobaczcie, tutaj jak wchodzimy sobie na mapkę, to mamy jakieś tam stories, mamy sobie tutaj, możemy coś dostarczyć, tu możemy zrobić to, tu są jakieś wyścigi, no nie? I wiesz, na początku jak się zaczyna grać w Forza Horizon 4, no to gra troszeczkę prowadzi nas za rękę, a potem jesteśmy zdani sami na siebie, to co będziemy robić, nie? W piątce ma być trochę inaczej, to znaczy tak, dalej będziemy mogli robić to, co nam się podoba i gra nie będzie wymuszać na nas, żebyśmy na przykład oklejali samochód, jeśli nie chcemy tego robić, żeby zdobyć jakieś osiągnięcie, tylko będziemy mogli robić to, co nam się podoba, ale będziemy mieli też takie specjalne elementy znajdźkowo-odkrywcze, których będziemy musieli zwiedzać Meksyk i odkrywać kolejne rzeczy, które gdzieś będą tam ukryte. W skrócie mówiąc, odpalasz sobie misję, gdzie możemy sobie dołączyć na przykład z kolegą i zrobić coś, no nie? Odpalasz sobie misję, jedziecie w konkretne miejsce, tam musicie coś znaleźć, potem jest jakiś zwrot akcji, musicie przed czymś uciec i bawicie się tak razem samochodami. To jest coś takiego, jakbyście sobie odpalili na przykład misję w GTA i robicie sobie razem taką misję. Tutaj oczywiście też macie coś takiego w Forza Horizon 4, możecie robić sobie razem stories, nie? Na przykład sobie podjeżdżamy tutaj pod to Express Delivery, albo na przykład tu World's Fastest Rivals, nie? Macie sobie takie stories i sobie to zaczynacie. W piątce będzie to troszeczkę inaczej wyglądać. Też będziemy mieli stories, oczywiście tak jak tutaj, ale ponadto będziemy mieli takie jakby główne misje, które będzie trzeba zrobić, żeby odblokować kolejne drzewko postępu, że tak powiem. I tej kampanii, tak samo jak i w czwórce, nie będzie można skończyć. Cały czas będzie coś do zrobienia, cały czas coś będziemy mogli sobie zdobyć. Nowością w grze będą także tak zwane wyróżnienia. Nic innego jak osiągnięcia, czyli zobaczysz, że masz na przykład zrobić to i to, w tych wyróżnieniach będziesz miał wylistowane, co masz jeszcze do zrobienia w grze, no nie? Czyli masz do zdobycia to i tamto, bierzesz sobie samochód i to zdobywasz. W ten sposób. Tak żeby było wiadomo, co jest jeszcze do zrobienia. Ja na przykład w czwórce nie wiem, co mam jeszcze do zrobienia w Fordzie. Na pewno jest jeszcze masę rzeczy, które mogę odkryć. Poniekąd możemy sobie sprawdzić, co jest do zrobienia, na przykład w Horizon Live. Wchodzimy sobie My Horizon Live i tutaj mam jeszcze, zobaczcie, rzeczy do zrobienia. Fotograf, mogę sobie wejść tutaj, mam 9 poziom na przykład, czego? Blueprinter, czyli musiałbym zrobić jeszcze jakieś tam tuningi do samochodów, żeby sobie odblokować to.
no nie? W piątce będą one przeprojektowane, na przykład tutaj mam już coś wymaksowane i zdobyłem sobie nawet jakiś ciekawy skafander, nawet o tym nie wiedziałem, tak? Moje trzy słowa na temat tej kampanii to bardzo mi się to podoba, że będziemy mieli w końcu jakoś to wszystko zintegrowane, że no, tutaj mamy do zrobienia testor, jest tutaj to, tamto, tu wiesz, jak w Forcie czwórce to wszystko było tak rozrzucone, nie? Gdzieś po tej mapie i nie wiedziałeś za co się wziąć. Mam nadzieję, że w piątce będzie to troszeczkę bardziej połączone, żeby sobie podążać tą ścieżką, powiedzmy, jakiejś tam kariery, ale że też będziemy mieli jakąś oczywiście swobodę, no będziemy mieli duży świat, więc ta swoboda myślę, że na pewno będzie. Dużo zastanawialiśmy się na temat wersji demonstracyjnej, czyli dema, takiej skróconej wersji gry, no i niestety dema nie będzie, zamiast tego twórcy obiecują nam, że do premiery będą pojawiać się nowe epizody, które no bardziej przybliżą nam tę grę. Myślę, że to jest spoko opcja, wolę, żeby więcej energii oni włożyli w taki finalny produkt, finalną grę, która ma się pojawić, niż w jakąś tam skróconą wersję gry, na którą też muszą troszeczkę uwagi poświęcić, żeby ją odpowiednio ograniczyć i tak dalej, bo to nie jest takie proste, że sobie robisz wycinkę z gry, tak jakbyś sobie obrazek wyciął i wklejasz to jako nową zupełnie grę. Na wersję demonstracyjną też trzeba troszeczkę czasu poświęcić, żeby ją stworzyć. I mi się to podoba, że właśnie pominęli tę wersję demonstracyjną. Natomiast dla osób, które będą chciały sobie przetestować Forza 5, no macie Xbox Game Pass, kupujecie sobie go za małe pieniądze i gracie, tak? Wiadomo, że to nie jest w 100% darmowe, ale come on, no, Game Passa można mieć od 4 zł. No to chyba nie jest jakiś wielki wydatek, żeby sobie sprawdzić jedną z najlepszych, jak nie najlepszą grę wyścigową wszechczasów, prawda? No i właśnie skoro ja tutaj sobie jadę z jakimś ziomeczkiem, no to widzimy, że w czwórce ten multiplayer wygląda tak. Od czasu do czasu spotykamy jakiegoś gracza na mapie i sobie możemy z nim pojeździć w ten sposób, jak teraz. W piątce ma być to zupełnie też przeprojektowane, to znaczy granie online, tak jak mamy tutaj, o, na przykład z tym ziomeczkiem, on nie jest ze mną w konwoju, tylko jak chcemy sobie grać online z kimś, no to możemy zaprosić go do konwoju, nie? I wtedy gramy razem. Natomiast takie granie, że kogoś spotykamy na mapie, w piątce ma wyglądać troszeczkę jak MMO. Graliście może w nową grę Riders Republic od Ubisoftu? Tam było dużo drivatarów, było dużo też takich żywych graczy i generalnie cały czas coś się na tej mapie działo, nie? Nie była taka pusta, czułeś, że to było takie żywe i fajne. I czuję, że w piątce to ma wyglądać coś na kształt tego, że widzicie, tutaj sobie jadę, teraz minąłem tamtego gracza, on gdzieś tam sobie pojechał w swoją stronę i na mapce pojawiają mi się wskazówki, gdzie mogę znaleźć następnych graczy, natomiast nie pojawi ich się jednocześnie w jednym miejscu więcej jak 12. Nie wiadomo, jak to będzie w piątce, czy będzie ich więcej jak 12, bo dokładnych liczb tam nie podali co i jak, natomiast mamy mieć takie odczucie, że to będzie trochę jak MMO, czyli Massive Multiplayer Online, czyli że w jednym miejscu może być bardzo duża ilość graczy. Jak to będzie wyglądało? Czy w konwoju będzie mogło być więcej jak 12 osób? Tego nie wiadomo. No i widzicie, że teraz mój samochód w Forcie Horizon 4 zachował się tak bardzo dziwnie, tak? Nienaturalnie, no nie? Tak skręciłem w jedną stronę, nagle się tak odbił, jakoś tak skręcił dziwnie. Co się stało? Ja sobie tutaj ustawiłem teraz coś, na czym nigdy nie gram, czyli ustawienie symulacyjne sterowania. Dlaczego na tym nie gram? Bo na tym się bardzo ciężko driftuje. Praktycznie niemożliwe jest na tym driftowanie w Forzie Horizon 4, takie płynne jak mamy na sterowaniu standardowym. Ja na tym nigdy nie driftuję, drifty po prostu wyglądają takie poszarpane, brzydkie, no nie? Natomiast samochód też zachowuje się inaczej, jak się jeździ na kierownicy w tym trybie, to trzeba przyznać. W piątce będziemy mieli całkowicie też przebudowany system handlingu, czyli samochody będą dużo lepiej się prowadzić, ale słuchajcie, głównie na kierownicach, no bo na padzie co, w czwórkę gra się przecież świetnie, no nie? Na kierownicy, wiesz, odczucie grania na kierownicy w czwórce jest takie, że tak, grasz sobie w czwórkę, jest super, jeździsz sobie, wiesz, masz takie
No, fajnie jest. Jedziesz sobie, jest wszystko spoko, czujesz ten samochód, jest git. Ale przechodzisz sobie do Dirta Rally 2.0, pojeździsz sobie tam 15 godzin. Potem idziesz do Assetto Corsy, pobierasz sobie masę modów, pobierasz sobie jakieś fajne paczki driftowych samochodów, driftujesz sobie, albo po prostu się ścigasz, spędzasz tam 6 godzin. Idziesz sobie do F1 2020 albo 2021, czujesz niesamowicie fajny Force Feedback, spędzasz sobie tam 4-5 godzin i odpalasz sobie na przykład Drift 21, driftujesz sobie z zajebistym Force Feedbackiem, fajny feeling samochodu, wszystko super, no nie? I potem wracasz do Forzy, po tych wszystkich takich jednych z najlepszych gier symulacyjnych, jakie są dostępne teraz, chodzisz sobie do Forzy i kurde, masz takie, ja totalnie nie czuję tego samochodu, nie wiem o co chodzi, co się dzieje z tym samochodem, nic nie czuć na kierownicy i wiesz, w rzeczywistości, jak nic nie czujesz na kierownicy, to jest całkiem spoko, no nie? No bo chodzi o to, żeby samochodem jeździło się wygodnie i żeby kierownica nie latała nam na wszystkie strony, jak na przykład skręcamy, no nie? Bo chcemy gdzieś tam dojechać. Natomiast w Fordzie i w grach wyścigowych jest to dość ważne, bo dzięki temu możemy łatwo wyczuć, co się z autem dzieje, nie mamy bocznych jakichś przeciążeń na siedzeniu, przynajmniej nie w takim symulatorze jak ja mam. I ważne jest to, żeby ten Force Feedback był jak najbardziej taki dokładny, precyzyjny. W rzeczywistości też się coś tam czuje na tej kierownicy. Czucie tej kierownicy odczuwa się jako całość, czyli to co czujesz na fotelu, to też czujesz na kierownicy i nie skupiasz się za bardzo na tej kierownicy, bo jak ci samochód podskakuje, no to wiadomo, że na kierownicy też coś tam czujesz, ale cały też podskakujesz, więc to odczucie Force Feedbacku, powiedzmy, w rzeczywistości nie jest takie mocne jak tutaj w grach, no nie? Tutaj twoje ciało jest nieruchome, a ruszają się tylko ręce i na rękach czujesz wszystko. W takich topowych pedałach, na przykład do Fanateca, mamy jeszcze wibracje dodatkowo, jak naciskamy hamulec, to hamulec nam wibruje, imitując troszeczkę te takie doznania z ABS-u, no nie? I to jest takie coś dodatkowego. Są jeszcze takie zaawansowane symulatory, które bujają nas na boki, na lewo i prawo. No ale to i tak nigdy nie odda tego tak, jak wiesz, jakbyś jechał samochodem, no nie? No i generalnie ten Force Feedback fajnie jak jest odwzorowany jak najlepiej, wtedy możemy bardzo dobrze ten samochód wyczuć w grze. Natomiast do rzeczywistości to się odnosi tak różnie. I teraz tutaj wbijasz sobie do tej gry, do Forzy z powrotem, z tego Dirta Rally, Assetto Corsy, czy Drift 21, czy Formuły. Masz takie, no kurczę, jakiś ten Force Feedback jest taki luźny. Ja mam dokładnie takie same ustawienie jak na tych poprzednich grach. Mam ustawiony Force Feedback na 85%, to już jest naprawdę dość mocno. Jak wjadę sobie chociażby na wertepy, no to tutaj zaczyna mi cały monitor latać, dzieją się dziwne rzeczy, no nie? Czuć tutaj, że coś się z samochodem dzieje. Często jest tak, że jak tracisz przyczepność na jakieś tam koła, to kierownica zaczyna ci wibrować albo przestaje wibrować, nie? Że ja sobie te wibracje włączyłem, żeby właśnie czuć mniej więcej, kiedy koło się ślizga, wtedy kierownica zaczyna mi wibrować. Jakby są tu jakieś efekty Force Feedbacku w czwórce, natomiast w piątce ma być to zupełnie przeprojektowane, zupełnie przerobione, ma być ten Force Feedback dużo lepszy. Na ile lepszy? No właśnie, tego twórcy jakby nie sprecyzowali. Jedna osoba zadała pytanie, czy to ma być dalej taki simcade, arcade, czy to ma być już bardziej pod symulację. Odpowiedzieli na to pytanie tak trochę obchodząc je dookoła. No teraz na przykład totalnie nie mogę samochodu opanować, nie wiem co się z nim dzieje, no nie? Obeszli to pytanie tak dookoła i nie powiedzieli dokładnie, czym ta Forza 5 będzie. Ja myślę, że to będzie po prostu simcade. Może troszeczkę bardziej będzie czuć ten samochód na kierownicy. Wiecie co, ja bym chciał, żeby oni po prostu poprawili ten tryb symulacyjny, bo jak chcesz sobie grać na padzie, to włączasz ten tryb normalny, grasz na padzie, jest wszystko super, ale jak ktoś chce grać na kierownicy, faktycznie czuć te zakręty, to wtedy włącza sobie ten tryb symulacyjny, a ten tryb symulacyjny w czwórce niestety moim zdaniem jest totalnie spartoczony i Force Feedback jest też do niczego, tak porównując do innych gier wyścigowych symulacyjnych, bo naprawdę trudno jest tu cokolwiek wyczuć. Kierownica nie odbija tak szybko. Jak gram sobie w inne gry wyścigowe, driftuję sobie tam, że cokolwiek innego takiego robię, kierownica błyskawicznie jakby reaguje na to, co się dzieje. Tutaj czasami muszę ją dokręcać, a ja mam direct drive'a, tak? To powinno wszystko fantastycznie działać, jeśli chodzi o drift. No i tak nie jest. Więc tak, przejdźmy sobie w końcu do tej piątki, bo tak chciałem wam tylko powiedzieć, jakie są braki w czwórce,
i co fajnie jakby się pojawiło w piątce. I właśnie o tym twórcy mówili, że sobie, że chcą, że to przeprojektowali i chcą to zmienić i pomyśleli też typowo o osobach, które posiadają kierownicę, bo bardzo dużo osób pokupowało sobie kierownicę, żeby grać w tą czwórkę, no bo jest to świetna gra do tego. Mamy tutaj otwarty teren, gdzie możemy sobie porobić fajne rzeczy i można sobie bardzo przyjemnie czas spędzić na tej kierownicy, jeżdżąc sobie tak po prostu. Nie trzeba tu robić jakichś konkretnych wyścigów, zadań, grać w tryb Fortnite czy coś, tylko samo jeżdżenie jest bardzo przyjemne i mi to zajęło dużo, dużo czasu, po prostu bawienie się tą kierownicą i jeżdżenie w ten sposób, jak jeżdżę sobie teraz z wami tutaj na tym odcinku. Więc tak, Force Feedback będzie ulepszony znacznie, wszystko będzie czuć, wszystkie nierówności na drodze. Tutaj jadę sobie po w miarę płaskiej drodze i nie czuję totalnie nic. Gdybyśmy sobie w F1 2021 najechali na tarkę, to kierownica od razu ci, wiesz, wyrywa się z rąk, no nie, bo mamy twarde zawieszenie w tych bolidach, dzieją się tam różne rzeczy, po prostu każdy najmniejszy detal na tym asfalcie czuć, nawet takiego detalu, którego nie widzisz, to poczujesz go na kierownicy. To jest niesamowite. Tutaj nie, tutaj mamy sobie jakieś takie wyboje. Generalnie jak samochód jest w powietrzu, to trochę czuć, że kierownica jest taka luźniejsza, na przykład jak mamy jakąś małą chopkę, no nie, to wtedy czuć, że coś z samochodem się dzieje. Tutaj na zakręcie troszeczkę taki opór jest, czuję, że koło jest na granicy przyczepności, ale to jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest to, nie? Czego przy... Jest taki bardzo słaby ten Force Feedback. W piątce ponoć ma być to ulepszone i ma być taki bardziej bezpośredni, mam nadzieję. Ulepszone zostały hamulce. Teraz w Forza Horizon 5, jeśli wciśniesz, jeśli włożysz sobie hamulec, wielką tarczę, wiesz, zaciskowy, wielotłoczkowy albo wielozaciskowy jakiś system hamulcowy, jak sobie zainstalujesz to do samochodu, to od razu będziesz dużo lepiej czuł te hamulce i odczucie z tego hamowania ma być takie bardziej intuicyjne. Tak to przynajmniej określili, nie wiem co to dokładnie ma dla nas oznaczać. Generalnie hamowanie ma być bardzo przyjemne, bardzo fajne, nie ma być takie nieczuciowe jak tutaj w czwórce. Oczywiście można sobie włączyć ABS i wszystko i to ten ABS bardziej czuć na kierownicy w moim przypadku niż gdzieś tam na pedałkach, ale tak, ma być ten Force Feedback pod tym względem też ulepszony, że hamulce, że to jakie hamulce założymy sobie do samochodu ma mieć ogromny wpływ na sposób, w jaki go prowadzimy, sposób, w jaki dohamowujemy do zakrętów. Tutaj w czwórce jest tak, że niezależnie od tego, jakie masz włożone hamulce do auta, no to samochód odczuwasz tak samo, tylko że samochód po prostu lepiej hamuje, szybciej się zatrzymuje, ale nie czujesz tego jakoś mocniej na kierownicy. W ogóle tego nie, no. Lepiej się zatrzymuje i koniec. Nie ma takiego efektu Force Feedbacku żadnego na kierownicy. No i ważna sprawa, zobaczcie co ja teraz robię. Wjeżdżam sobie na offroad. O, wjechałem na offroad. Mamy opony totalnie szosowe, tak, w tym samochodzie. Ten samochód jest nie jest tunigowany, nie przerobiony ani nic. Mamy sobie takie opony, nie? I założylibyśmy sobie jakieś tam opony offroadowe do tego samochodu i on po prostu lepiej by sobie radził troszeczkę w offroadzie, ale my byśmy tego totalnie nie czuli na kierownicy. W piątce ma być tak, że jak założymy sobie do takiej Porsche'owej na przykład opony offroadowe, to od razu będzie czuć inaczej na kierownicy, wiesz, te opony, no nie? No bo w rzeczywistości też tak jest, że jak masz jakieś zdarte, powiedzmy, opony w stosunku do, wiesz, nowiutkich opon, jakie sobie założysz, no to sposób prowadzenia samochodu się zmienia totalnie, nie? Jak masz offroadowe opony i wjedziesz sobie na przykład na asfalt, no to samochód też inaczej się zachowuje i też inaczej czuć to na kierownicy. Tutaj w czwórce po prostu samochód inaczej się zachowuje, ale za każdym razem, niezależnie od tego, jakie masz opony, czujesz tak samo. No i to będzie się też odnosić do tego, że... O, teraz na przykład nie mogłem totalnie opanować samochodu, jakoś tak dziwnie na tym sposobie prowadzenia jest, nie? Tym symulacyjnym. Więc tutaj jak masz te opony zwykłe, jak ja mam teraz takie szosowe, stokowe od tego samochodu, jak wjedziemy sobie gdzieś na offroad, no to samochód, no co, po prostu gorzej się troszeczkę prowadzi, ale możemy sobie normalnie jechać. W czwórce ma być to zmienione, oczywiście pewnie dalej będzie można jeździć obniżonym, niskim samochodem po jakimś tam offroadzie i ten, no nie jest to 100% symulacja, wiadomo, ale no nie będzie czegoś takiego, że nie będzie tak łatwo jeździć może tym samochodem szosowym na szosowych oponach po offroadzie, jak to się dzieje w czwórce, nie? No i przede wszystkim inaczej będzie czuć te opony na kierownicy w piątce w stosunku do czwórki.
Ja po prostu streszczam to, co mówią twórcy o tej grze, a to, co się okaże później, no to będzie, myślę, że trochę inna sprawa, tak? Niepokoi mnie jedna rzecz, że ten ziomek, który jeździł sobie na kierownicy, miał cały czas taką kamerę. Cały czas. I on nawet dostał pytanie gdzieś tam na Twitterze, czy lubi jeździć na takiej kierownicy, czy mu się to podoba, na takiej kamerze, czy mu się podoba jeździć na takiej kamerze. On mówi, że tak, on nie rozumie streamerów, którzy jeżdżą na takiej kamerze z tyłu samochodu, bo on totalnie nie potrafi auta wtedy opanować, dlatego jeździ na tym. I moim zdaniem jest to takie trochę naciągane. Myślę, że nie chcieli pokazać tej kamery, czyli kamery z kokpitu. A dlaczego nie chcieli jej pokazać? Myślę, że nie chcieli jej pokazać dlatego. Myślę, że właśnie dlatego nie chcieli jej pokazać. No nie, po prostu myślę, że w piątce też nie będzie tego obrotu pełnego kierownicy i przekładania rąk kierowcy, niestety. Przynajmniej tak to sugerują. Nie pokazali ani razu wnętrza samochodu poza tą kamerą. Nawet jak ziomek gdzieś tam się przełączał między jedną kamerą a drugą, wtedy wiesz, przełączali ekran, tak żeby nie było widać tego momentu przełączenia. To jest takie niepokojące, ale myślę, że wskazuje trochę na to, że oni nie chcieli pokazywać tego, że w nowej ich grze nie będzie też przekładania rąk i pełnego obrotu kierownicy. To jest moim zdaniem detal. Jakby fajnie jest zobaczyć sobie w Assetto Corsie, jak wiesz, kierowca przekłada te ręce ładnie za każdym razem i jakby super to wygląda, no nie? Zresztą macie nawet w CarX Drift Racing przekładanie tych rąk. Jaki jest problem tutaj? Problem tutaj jest taki, już została opublikowana taka częściowa lista samochodów, które pojawią się w piątce, ale problem jest taki, że jest tych samochodów wciąż dużo i myślę, że problem był z zrobieniem dobrej animacji przekładania tych rąk na tej kierowcy. W Assetto Corsie czy tam w CarX Drift Racing mamy za każdym razem taką samą animację, ale praktycznie w każdym samochodzie jest inny kąt skrętu i inna kierownica, inny kształt tej kierownicy i do każdego tego auta musieliby robić, wiesz, oddzielną animację. Chyba, że zrobili i może chcą nam to pokazać później, tylko teraz nas baitują, bo chcą, żebyśmy po prostu o tym gadali. Ale tak, nie ma tej animacji, moim zdaniem nie będzie tej animacji kręcania kierownicy całkowicie, tylko po prostu będziemy mieli tak i tak, nie? Co i tak moim zdaniem jest lepiej niż na przykład WRC10. Nie wiem, czy oglądaliście już jakieś gameplaye z WRC10, ale tam jedziesz sobie 200 na godzinę przez las, gościu robi, wiesz, 180 zakręt, kierownica skręca się tak, nie? Tak i tak. Gość gdzieś tam zawraca, kierownica skręca się na... No źle to wygląda, już mogliby w ogóle tej kierownicy nie dawać, co? No, także myślę, że tutaj jest problem pod tym kątem i że to nie będzie ulepszone w piątce. Natomiast strasznie się cieszę, ja jako posiadacz kierownicy, bardzo dobrej kierownicy, strasznie się cieszę, że obsługa kierownic i generalnie force feedback będzie ulepszony w piątce. Już wcześniej słyszałem jakieś pogłoski na temat tego, że handling zostanie ulepszony, ale no, ulepszony mógł być na przykład generalnie, a nie konkretnie pod kierownicę. Także cieszę się, że kierownice zostaną ulepszone. I tak, jeśli chodzi o force feedback, to tutaj w Fordzie ja sobie zawsze ustawiam bardzo lekki force feedback, bo raz, że nie ma tych efektów za dużo, a dwa, że jak czasami trzeba właśnie wyjechać na offroad, to mi tą kierownicę wyrywa z rąk i jest mega, mega nieprzyjemnie. W piątce będziemy mogli sobie ustawić oddzielnie efekty offroadu od efektów asfaltowych. Czyli na przykład ja chcę jeździć na trybie Fortnite, nie? W eliminatorze. Tam też będzie eliminator od samej premiery dostępny. Chcę jeździć sobie trochę po asfalcie i trochę po offroadzie, ale chcę dobrze czuć tą kierownicę, nie? Tak jak teraz sobie jadę po jakimś tam shooterku, to te kierownice czuję sobie, no tak umiarkowanie dobrze, no nie? Ale przyjdzie sobie na przykład pojechać na offroad jakiś hardkorowy i muszę tam kogoś pokonać, muszę kogoś wyprzedzić, tak? I już ta kierownica lata mi na wszystkie strony, ciężko ją utrzymać, no nie? W jednym położeniu. Naprawdę, jest to trudne i
może bardzo szybko zmęczyć. Więc w piątce będziemy mogli sobie oddzielnie ustawić tę moc jakby oddziaływania na kierownicę w zależności od tego, gdzie jesteśmy. Czyli możemy sobie oddzielnie ustawić asfalt i oddzielnie ustawić off-road. Na przykład teraz jak jadę po asfalcie, to nawet wydaje mi się, że ten force feedback jest troszeczkę za słaby, ale jak wjadę sobie na off-road, to jest z kolei za mocny, nie? Więc możemy sobie, będziemy mogli sobie to w piątce tam rozdzielić. Bardzo mi się to podoba, bo to jest w tej grze potrzebne, tak? Jeśli mamy sobie F1 2021, no to nie ma tam znaczenia żadnego. Taka opcja byłaby nieprzydatna, prawda? Ale tutaj jest to, myślę, że potrzebne i fajnie, że coś takiego zrobią. Czyli będziemy mogli sobie ustawić efekty, znaczy intensywność chyba tych efektów na asfalt i intensywność efektów na offroadzie oddzielnie. Jeśli chcecie przekonać swoich rodziców odnośnie tego, dlaczego warto kupić Forza Horizon 5, w piątce będzie element edukacyjny. Dość fajny, dlatego że jak już wspomniałem, będziemy mieli zadania, będziemy mieli misje, które będziemy mogli robić ze znajomymi, będziemy musieli pojechać w konkretne miejsce i coś zrobić, coś odnaleźć. I to jest właśnie ten element edukacyjny w piątce. Będziemy się uczyć typowo o Meksyku, o kulturze, o tym, co tam się dzieje, co tam jest, i będzie odpowiedni narrator do tego, będzie nam opowiadał co i jak. No pewnie my będziemy mieli w Polsce napisy, no nie? Ale możecie to swoim rodzicom sprzedać w taki sposób, że w piątce będą elementy edukacyjne i dużo dowiem się na temat kultury Meksyku i tak dalej. To jest moim zdaniem fajna sprawa, żeby gry w ogóle szły w tę stronę taką bardziej edukacyjną. Ja bardzo dużo rzeczy nauczyłem się z YouTube'a, z gier. To dziwnie brzmi, że można się czegokolwiek nauczyć z gier, ale wygląda to w moim przypadku tak. Na przykład interesuję się motoryzacją, interesuję się samochodami, podobają mi się. No nie, gram sobie w grę, w której jest bardzo dużo samochodów i tak, widzę sobie jakieś Porsche, podoba mi się wysuwany spoiler, jak on działa, szukam jak on działa, on ma tam coś, co reaguje na prędkość, więc ten spoiler wysuwa się w zależności od prędkości. Patrzę sobie, jest na przykład Koenigsegg Regera, no nie? Idę sobie zobaczyć, o czym jest Koenigsegg Reger, co to jest za samochód, patrzę, że on nie ma skrzyni biegów, ma tylko jedno przełożenie, no. I już to jest ciekawe, zastanawiam się, o co w tym chodzi, jakby szukam kolejnych informacji, ma jakiś specjalny silnik, potem okazuje się, że Koenigsegg ma jeszcze Koenigsegga Gemera, która ma jeszcze ciekawszy silnik i tamto i wiesz. I tak przeszukujesz sobie ten internet, nagle okazuje się, że wiesz bardzo dużo na temat mechaniki, dużo na temat różnych modeli samochodów i uczysz się w ten sposób. I fajnie, że w piątce będzie taki dodatkowy element jeszcze zwiedzania tego świata. Tutaj w czwórce też coś takiego mieliśmy, też mogliśmy się nauczyć o konkretnych miejscach, o zamkach i tak dalej. Ale myślę, że w piątce będzie to trochę bardziej nakreślone, też będziemy mogli sobie zwiedzać ruiny starożytnych i myślę, że pod tym kątem naprawdę będzie warto zakupić piątkę. Także to możecie sprzedać swoim rodzicom, jeśli zastanawiają się, po co ci gra za 300 zł, no nie? Co ty będziesz w niej robił? Przecież to tylko gra. A no widzisz, to jest też element edukacyjny. I to są te wszystkie rzeczy najciekawsze, które udało mi się wyciągnąć z nowego epizodu Let's Go. Mam nadzieję, że wam się spodobało i że zostawiliście łapę oraz subskrypcję pod tym filmem. Czy nie? Zostawiliście? No chyba zostawiliście. Byłoby fajnie, jakbyście zostawili. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5, Forza Horizon 4. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Hejas!